submarine. We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine. We all live in the yellow submarine, the yellow submarine. Dzień dobry. W waszym ulubionym programie na YouTube rozmawialiśmy już o memach z polskimi politykami, ale pewnie jak zauważyły wasze czujne oczka, były to memy dotyczące polskich prezydentów, więc dzisiaj spojrzymy na króla, bo mimo naprawdę wielu prześmiewczych pseudonimów, to właśnie król jest chyba tym najsłynniejszym, oczywiście pisanym przez U otwarte. Król. Niektórzy piszą U otwarte, gdzie kurwa pisze U kreskowany. Deklejowane. Tak, wiem, że ostatnimi czasy JKM jest numerem 1 w internecie dzięki jego wykonaniu Hot 16 Challenge, ale o tym w dalszej części materiału. Janusz Korwin-Mikke jest posłem obecnej, 9 już kadencji Sejmu. Wcześniej był europarlamentarzystą, a cofając się 30 lat wstecz, był także posłem pierwszej kadencji. Od 1989 roku kandydował w bardzo wielu wyborach, do niedawna jednak z marnym skutkiem. Dlaczego więc ten z pozoru pozbawiony sukcesów polityk jest w ścisłej czołówce popularności w naszym kraju? Przyjrzyjmy się jego życiorysowi. Oczywiście wybaczcie, że to tak w skrócie, ale rozmawiamy tutaj o memach, nie o biografiach. Janusz Korwin-Mikke urodził się w 1942 roku. Podczas swojej młodości studiował kilka kierunków, z których ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów utrzymywał się z gry w brydża, którego specjalistą jest zresztą do tej pory, doczekał się tytułu mistrza krajowego. Napisał także kilka książek poświęconych tej grze. Od lat swojej wczesnej młodości angażował się w ruchy polityczne, zaczynając od Związku Młodzieży Socjalistycznej. W latach 70. rozpoczął swoją właściwą działalność opozycyjną, która w dużej mierze polegała na nielegalnym drukowaniu książek i broszur poświęconych liberalnym poglądom na temat gospodarki. Wtedy Janusz Korwin-Mikke rozpoczął budowę wizerunku swojej osoby jako prawdziwego przywódcy tzw. ruchów wolnościowych w Polsce. Już wtedy, w ostatniej dekadzie istnienia PRL-u, Korwin opracowywał swoją wizję państwa, która skupiała się na tzw. państwie minimum, czyli jak najmniej podatków i interwencji państwa w rynek. Odkąd istnieją w naszym kraju wolne wybory, Korwin-Mikke brał udział w niemal wszystkich, doczekując się sukcesu dopiero w 2014 roku. Pierwszą kadencję Sejmu pomijam, ponieważ w tamtych wyborach nie było potrzeby przekroczenia progu wyborczego i wchodził każdy. Przez całe lata 90. i początek XXI wieku Korwin pozostawał niszowym politykiem. Niszowym w takim sensie, że w ówczesnych czasach nie było internetu i jedyną możliwością przebicia się były wystąpienia w telewizji. A ciekawe, dlaczego pan zapamiętał akurat ten radosny fragment dla ciebie zabije się? Bo to jest przyjemnie pomyśleć, że jednego idioty mniej. W tamtym okresie JKM pisał książki, felietony do rozmaitych gazet, także do swojej własnej, i powoli pracował na bycie jednym z najbardziej konserwatywnych polityków. Charakterystyczny wygląd, wąs, mucha i ubieranie się bardzo elegancko stały się jego znakiem rozpoznawczym, podobnie jak poglądy, że podatki powinny być jak najmniejsze. I tak Janusz Korwin-Mikke sobie trwał jako bardzo hipsterski wybór dla każdego wyborcy, aż nadeszły czasy internetu oraz YouTube'a, które pozwoliły Korwinowi na dotarcie do o wiele większego grona ludzi. Czasy przed 2010 rokiem na YouTube były trochę inne niż teraz. Nie było frizów, bloków, Jasiów z kanału Bądźmy Poważni i innych Jupiterów, nie było zarabiania czy monetyzacji. Wtedy królowały przeróbki z Iwoną i fragmenty wypowiedzi Korwina z różnych programów. Ze względu na prawa autorskie pierwsze wersje wstawiane wtedy są dzisiaj w dużej mierze usunięte, natomiast w tytułach królowały wtedy frazy takie jak: Janusz Korwin-Mikke masakruje lewaka, Korwin miażdży feministkę, Korwin-Mikke niszczy komuchów itd. itd. Filmiki te polegały w dużej mierze na wyciętych fragmentach wypowiedzi Korwina z programów telewizji, gdzie wyjątkowo ostrym językiem wyjaśniał, jak leci każdego lewaka i nawet nieważne było, czy mówił z sensem, czy nie.
Był wtedy i w sumie dalej jest jednym z niewielu polityków, którzy totalnie w dupie mają opinię publiczną i to zdecydowanie trafiało do wielu użytkowników internetu. W wywiadach tych dominowało głównie masakrowanie Unii Europejskiej jako źródła największego lewactwa, masakrowanie feministek jako największych lewaczek, masakrowanie przeciwników broni jako największych lewaków, a także masakrowanie starych lewaków, młodych lewaków, lewaków w średnim wieku. No właśnie, ale kim jest lewak? Otóż oczywiście istnieją różnego rodzaju definicje oraz spory filozofów i politologów, natomiast musimy pamiętać, że w świecie internetu lewakiem jest ten, kto nie jest Korwinem. Wszędzie lewaki! Więc wróćmy do tematu masakrowania młodego lewaka, bo tutaj należy powiedzieć trochę więcej. W jednym z odcinków nienadawanego już programu Młodzież Kontra Janusz Korwin-Mikke po raz kolejny robił to, co potrafi robić najlepiej. Tym razem masakrował młodego działacza partii SLD, który co ciekawe tak zdenerwował Janusza Korwina-Mikke, że ten się uniósł, a ich dyskusja została przerobiona nawet na pastę. Celem życia nie jest przeżycie. A co? Ludzie, to ja, przepraszam, nie będę za sobą pańskich nauczycieli. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za to walczą i umierają, a pan chce tylko żyć. No i pan sobie żre tak, i żyje dalej. Korwin nazwał swojego oponenta rurkowcem, ponieważ on chciał tylko, cytuję, żyć i żreć. Na dnie oceanu, w rowie mariańskim są rurkowce. One super. Żyją sobie całkowicie bezpiecznie od milionów lat. Wie pan co? Żyją sobie. Otóż tym młodym lewakiem okazał się być Dariusz Szczotkowski, który jakiś czas później odszedł z SLD i powoli zaczął wiązać się ze środowiskami powiązanymi z Korwinem. Został on wtedy okrzyknięty nawróconym lewakiem bądź też nawróconym rurkowcem. Niestety dla zwolenników Korwina Szczotkowski uznał, że w tak zwanych środowiskach wolnościowych ludzie nie oczekują żadnych konkretów, że tam po prostu lubią pokrzyczeć sobie o złej lewackiej Unii, pomasakrować feministki, i to byłoby na tyle ich konkretów, dlatego pan Dariusz wciąż z liberalnymi poglądami na gospodarkę i świat zdystansował się od Korwina, a w ostatnich wyborach do Sejmu kandydował z list Koalicji Obywatelskiej. No i właśnie, cięty język Korwina, który przysporzył mu wielu zwolenników i spowodował, że po kilkudziesięciu latach stał się w końcu jednym z ważniejszych polskich polityków, przysporzył mu tyle samo przeciwników. Janusz Korwin-Mikke wprost uwielbia wypowiadać się na każdy temat. Serio, myślę, że jakbyśmy zaprosili go do mnie na kanał, żebyśmy pogadali o memach z Wojakiem albo o Łysym z Brazersów, to podejrzewam, że z pewnością miałby dużo do powiedzenia, a przy okazji od niechcenia by mnie zmasakrował. A musicie wiedzieć, i pewnie wiecie, że Korwin o wszystkim wypowiada się kontrowersyjnie. Nawet jeżeli powie, że woda jest mokra, to powie to w taki sposób, aby poczuły się urażone rozmaite grupy społeczne. I teraz możemy zadać sobie pytanie dlaczego. Istnieje pewna seria memów sugerująca, że Korwin-Mikke jest cyborgiem polskiej prawicy zasilanym cukrem, dlatego tak dobrze trzyma się jak na swój wiek i dalej ma siły na masakrowanie lewaków. Ja raczej myślę, że Korwina napędza atencja. Myślę, że bardzo lubi, gdy wszyscy o nim mówią i jest o nim głośno. Otrzymał na przykład tytuł największego polskiego szowinisty, z czego bardzo się ucieszył, a w sondażach na największy brak zaufania zajmował bardzo wysokie pozycje, mimo zerowego wpływu na polską politykę i braku piastowania jakichkolwiek funkcji w rządzie. Kolejną rzeczą bardzo często wytykaną w memach jest fakt, że na Korwina głosują bardzo młodzi ludzie. Partie związane z Korwinem potrafiły wygrywać wybory organizowane w liceach czy gimnazjach. Zniekształcone imię i nazwisko Korwina także stało się serią starożytnych memów takich jak Korwinede ze Zmyken czy Jonasz Koran Mekka, gdzie jakiś mały Sebek, czy raczej mały Ramzes, opowiada tacie o Korwinie. Słynnym także stało się używanie w rozmaitych dyskusjach Hitlera jako przykładu na... W sumie naprawdę na wszystko. Janusz Korwin-Mikke potrafi przywołać tego dyktatora w każdej dyskusji. Popularność zdobyła ta, że nie istnieje fizyczny dowód na to, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Korwin przywołał to jako ciekawostkę historyczną, ale wydźwięk czy nagłówki w mediach stawały się jasne. Powstały nawet określenia Operacja 1%, gdy za każdym razem, gdy partia Korwina zbliżała się w sondażach do progu wyborczego, to on wylatywał z Hitlerem, żeby zejść z popularnością, a kuce musiały się tłumaczyć. A kim są kuce? Określa się tak zwolenników Korwina. To określenie pochodzi jeszcze z czasów początków internetu, gdzie wiadomo, że Korwin zawsze cieszył się największą popularnością, a kto jak dawno temu jako pierwszy miał internet?
studenci politechnik, informatycy, którzy często nosili długie włosy spięte w kucyk, więc dziś nawet jak jesteś łysy, a głosujesz na Korwina, to jesteś kucem. Największym problemem kuców, a także pozostałych członków rozmaitych partii Korwina, jest właśnie konieczność tłumaczenia, że Korwinowi wcale nie chodziło o obrażanie wszystkich dookoła. No ale dobra, w pewnym momencie życia Korwina okazało się, że zmasakrował już wszystkich. Nie ostał się żaden lewak w Polsce, dlatego postanowił kandydować do Europarlamentu, co w roku 2014 w końcu się udało i uzyskał on mandat europosła. Od początku, jeszcze w czasie kampanii, przyznawał, że i tak nic nie da się tam zrobić, więc jedź do Brukseli po pieniądze i zrobić tam burdel. I bić kurwy i złodziei wydaje mi się być dobry. A w takim razie... Czy jest pan przygotowany merytorycznie do pracy w tym burdelu, jak go pan nazywa, czyli Parlamencie Europejskim? No jakiej pracy? Tam nic nie można zrobić. Jest to całkowite złudzenie. Z racji, że poza Polską Korwina za bardzo nikt nie zna, to szybko zrobił tam furorę, powtarzając, że Unia to najgorsze, co może być i musi być zniszczona. Raz pomysł na jeden bilet kolejowy w Unii przyrównywał do III Rzeszy, a potem zahajlował. Dla nas, Polaków, Korwin nie mówił w Europarlamencie nic nowego, bo zdążył nas już do tego przyzwyczaić, ale chyba nawet wypowiedzi o Adolfie, Związku Radzieckim porównywanym do Unii Europejskiej, nie wywołały takiego zamieszania jak ten o tym, że przeciętna kobieta jest mniej inteligentna od przeciętnego mężczyzny. Tak. To było coś, co przelało czary goryczy. Nasz bohater był zapraszany do zagranicznych mediów, które, podobnie jak polskie, usiłowały go zdyskredytować. Film o tym nagrał nawet największy youtuber PewDiePie, który oczywiście na swój sposób nabijał się z całej sytuacji, ale ostatecznie nawet przyznawał rację Korwinowi w tym wywiadzie. Serio, polecam obejrzeć całość tego materiału. W międzyczasie Korwin brał udział w wyborach do Sejmu w 2015 roku, gdzie jego partia niemalże dostała się do Sejmu. Pierwszy raz od dawna. Niestety dostali 4,76% głosów, co spotkało się z wyśmianiem i tworzeniem memów przez jego przeciwników. Po tym jak masakrowanie lewaków w Europie znudziło się naszemu bohaterowi, uznał, że powraca do Polski na wybory samorządowe, gdzie kandydował na prezydenta Warszawy. Wyborów nie wygrał, tak samo jak reelekcji do Europarlamentu, za to udało mu się wrócić do Sejmu w 2019 roku. Kolejnym nowym tworze, nazwanym Konfederacją, a miejsce w Sejmie pozwala na kolejne kręcenie dymów. Ostatnie to chyba wszyscy wiemy, na czym polegały. Podczas challenge'u, gdzie różni raperzy, a później youtuberzy, celebryci, aktorzy i każdy inny typują siebie do nagrania rapsów, nominowany został Korwin. I cóż zrobił? Wymachując maczetą niczym Waszka G, zdisował socjalistów i lewaków, czyli coś, co robi pół swojego życia. Jestem straszny, Korwin-Mikke się wpieprzył w politykę, by rzecz zrobić oczywistą, stawić czoła socjalistom. Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty socjalistów uszatkuję, bo to są zwyczajne szlaki. O dziwo, wywołało to u części ludzi ogromną ekscytację, a u tej drugiej części ogromne zszokowanie i niesmak. Niesmak tak duży, że poseł lewicy Maciej Kopiec nagrał disa na Korwina. Januszu, ty jesteś w agresora zaklęty i myślałeś, że twe hejty nie dadzą nam zachęty. Otóż panie pośle, jesteś w jednym wielkim błędzie. Tak, mamy 2020 rok, a posłowie nagrywają na siebie disy. Dla mnie jest to piękne. Akcja ta doprowadziła nawet do pewnej zmiany wizerunku Korwina, gdy ostatnio udzielał nawet wywiadu jako prawilny raper. Ale tutaj należy zauważyć, że to wcale nie jest pierwszy występ muzyczny Janusza Korwina-Mikke. W 1998 roku brał on udział w nagraniu kawałka Stop Podatki razem z Krzysztofem Skibą i był to po prostu diss na zbyt wysokie podatki. A im jest benzynie, haracz, ciężkie waty oraz ZUS-y, wszystko płacisz państwu naraz, obiadają się fiskusy. To co ludzie wytwarzają, swoją własną, ciężką pracą urzędnicy przeżerają, różne mafie się bogacą. W 2002 roku z kolei wystąpił w epizodycznej roli w filmie Wtorek, gdzie tłumaczył Pawłowi Kukizowi, czemu podatki są do dupy i jak można w Polsce zainwestować pieniądze. Grubą bańkę. No. Jak ją zainwestować? Tu w tym kraju? No tu, a gdzie? To raczej na czarno, wie pan, bo jak pan oficjalnie zrobi, to 3/4 z tego zabierze panu Izba Skarbowa. Hot 16 Challenge nie jest jakąś pierwszą memową aktywnością.
po stronie naszego bohatera. Od początków internetu Janusz Korwin-Mikke jest bardzo aktywny w sieci, zaczynał od prowadzenia bloga na Onecie, a jego obecny fanpage jest obserwowany przez niemal 800 tysięcy osób. Janusz Korwin-Mikke cały czas pozostaje niezwykle aktywnym internautą i często bierze udział w nagraniu śmiesznych filmików, chętnie pokazuje się na eventach takich jak Pyrkon. Przecież ten Korwin to jest jakiś idiota. Co? No Korwin to jest jakiś idiota. Co? Round one. Sami internauci także przerabiają filmiki z Korwinem, tworząc tak słynne dzieła jak Korwin w GTA, bądź też przeróbki pasty Korwin to wolność, Korwin to nadzieja. Na koniec pozostaje życzyć Januszowi Korwin-Mikke jak najdłuższego zdrowia i żeby cukier zakonserwował go na długo. Ciężko o drugą podobnie ciekawą postać w polskiej polityce. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale hej, dzięki memom przynajmniej jest śmiesznie. Do widzenia Państwu. Czy warto trollować różne fora? Tak, warto. Jak najbardziej.